Hej, hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture. Jest komik, pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, pochwycenie jest cały czas blisko. I mam do was taką wielką prośbę. Pamiętajcie, nie polegajcie na tym, co ja mówię, tylko sami badajcie po prostu duchy, czytajcie Pismo Święte. Wczoraj jeden z was tutaj, jedna osoba z was wysłała mi tutaj, za co dzięki bardzo, filmik jednego gościa, który mówił po prostu o tym, że miał pierwszy raz w życiu sen o pochwyceniu. Jest to po prostu przepiękny sen, który miał on o pochwyceniu, pokazujący, że jeżeli on nie miał żadnego snu o pochwyceniu nigdy, ale miał to pierwszy raz, to widocznie coś naprawdę musi być na rzeczy, skoro on takie coś miał. I takich przypadków słyszałam oczywiście już bardzo dużo. I teraz jednym takim argumentem, który tam bardzo mówi, pokazującym, było to, że ludzie po pochwyceniu, w nich po prostu wejdą, jak to się mówi, wiadomo, demony będą, więc wiadomo, ich będzie więcej, więc tych tak zwanych ludzi chrześcijan wejdzie, po prostu wejdą demony. I to takie, że po prostu ludzie będą się bić normalnie. I on mówił taką fajną, znaczy fajną, no nie fajną rzecz, ale pokazującą bardzo dużo. Ja mam kanał, tak? Ja ten kanał prowadzę i moim zadaniem jest to, by zawsze was budzić do tego, aby wam po prostu mówić o pochwyceniu. Ten kanał powstał właśnie po to, by mówić o pochwyceniu. Najbardziej, najwięcej, najdłużej i w ogóle. Ale też oczywiście są tematy poboczne, które tutaj Bóg mi pokazuje, co robić, co mówić i w ogóle. I jedną taką tylko rzecz chcę wam powiedzieć, to to, że właśnie abyście naprawdę nie polegali na mnie. Bo po to, żeby nie było jakieś żali, nie żali, że ja wam coś nie powiedziałam nie tak albo coś. Po prostu każdy ma z nas pilnować swoje korony. Każdy ma z nas pilnować siebie. Nie mamy robić sobie bożków z ludzi. I teraz ten gość miał taki fajny, no ten sen miał taki fajny, to było tam pokazane fajnie, jak to wszystko przechodzi, ta przemiana ciał. Mniej więcej, tak oczywiście w tam jego mniemaniu, że po prostu wszystko to światło przechodzi przez nas i dlatego potem ta jasność wyjdzie z nas, ten duch, który jest w nas, jakby nas tutaj, wiecie, rozjaśni i dlatego to będzie bardzo mocno widać, to będzie całkowicie coś innego niż tak jak teraz to sobie idziemy. Bo w naszym tutaj takim, no, życiu tutaj w ciele jesteśmy w takim tym brudzie, bo ciało wiadomo dalej jest grzeszne, takie w sensie ciało jest takie grzeszne, że po prostu chodzi tutaj w skażonym świecie, więc wiadomo, jak czasami, jak w Czarnobylu, bo ktoś pochodził kilka dni, to wiadomo, byłby skażony, bo tam oczywiście jest to skażenie, które było, czy jest, jeszcze nie wiem. Ale gdybyś pochodził w takim Czarnobylu, to byś się skaził, twoje ciało by się skaziło. Ale właśnie to duch ma być po prostu najbardziej czysty. I teraz on pokazywał taką sytuację, że właśnie był taki pastor. Był taki pastor, który po prostu miał swoich ludzi, no i on tam oczywiście mówi, że miał właśnie takie coś, że było spotkanie u niego w domu, w kuchni i po prostu to spotkanie bywało się tak, że był tam pastor i cała ta grupa. I ta cała grupa tam się, wiadomo, modliła jakieś tam rzeczy i w ogóle i wszystko i tam jakaś jedna kobietka, która była, zniknęła. No taką jasność on po prostu widział. I kiedy tam wszyscy zniknęli i zdali sobie sprawę, tak tylko mówię oczywiście w skrócie, tam jest wszystko po polsku napisane, to możecie sobie śmiało poczytać, ja oczywiście linka zostawię później w opisie. Posłuchać raczej nie poczytać, chociaż też poczytać. I on mówi, że później wszyscy, którzy tam byli i nie zniknęli, po prostu byli pozostawieni, zaczęli bić tego pastora, ale tak mocno, jak są takie czasami bójki na ulicach, że po głowie kopali, bili, że aż go chyba zabili. Także powiem wam, że w tym czasach naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie, jeżeli chodzi o pochwycenie, po pochwyceniu, bo ludzie po prostu naprawdę będą bardzo źli, że nie zostali wzięci. Dlaczego ktoś o tym nie powiedział? Ale tak samo tutaj nie chcę kierować, bo to taki sen był tylko snem, ale też tak samo tu nie chcę kierować, że to po prostu jest wina tych ludzi, którzy nas prowadzili. Bo właśnie na tym polega całe sedno, że kto cię prowadzić ma? Jezus, nie człowiek. Ja wiem, że tak jest, przyjęło się, że pastor czy jakaś tam inna osoba po prostu musi prowadzić, bo on jest do tego powołany, tak? To są starsi zboru, kapłani, tam arcykapłani, biskupi i tak dalej. Ale ty i tak powinieneś na własną rękę szukać po prostu Bożego Królestwa i naprawdę zawsze zastanowić się, czy naprawdę ta osoba mówi dobrze. I on po prostu, dlatego ja zawsze tak i tak wszystko przeanalizuję sobie w głowie, czy on miał rację, czy nie. No i tutaj akurat to, że ten sen był taki pokazany, to pokazane miał po prostu, co będzie się działo w pochwyceniu. Ewidentnie tak samo.
ale też nie możemy na kogoś tutaj zwalać winy, że to była czyjaś wina. Musimy sami naprawdę pilnować się. Fakt, dziecko jak jest małe, to rodzic ma za nie odpowiedzialność. Dlaczego ono w tym takim szło w takim po prostu miejsce, a nie w inne. Dlatego jego zadaniem jest na przykład modlić się o swoje dziecko na tyle, ile może. No bo wiadomo, nie może pokazać, że się go do czegoś zmusić, tylko pokazać z własnym życiem. I Bóg też to wszystko oczywiście wie. Także tutaj na bank chcę Wam powiedzieć tylko to, że ja też tak samo potrzebuję ocknięcia czasami takiego też, takich różnych też snów o takich ludzi, którzy naprawdę są Bożymi ludźmi, których czuć Ducha Świętego, którzy naprawdę przeżywają Jezusa i widzą Go, jaki On jest naprawdę, a nie taki tylko taka ściema, nie? Więc człowiek tu żyje i no sytuacji jest mnóstwo po prostu. Także proszę Was tylko jedno, byście, ja nie odpowiedzialności za Wasze dusze i z Was nie mogę zbawić. Więc za Wasze dusze odpowiedzialności nie biorę, dlatego że to jest po prostu, każdy musi pilnować siebie sam. Także bardzo Was po prostu proszę, abyście Wy po prostu pilnowali siebie, pilnowali swojej duszy. Jak te panny, każda z tych panien musiała też pilnować swojego miejsca, w którym jest. I tutaj cieszę się bardzo, że dzięki temu, że ja mogę po prostu Was w jakiś tam sposób prowadzić, w sensie mówić Wam o Panu Bogu i że ludzie tu mogą się nawracać, to jest dla mnie najlepszą rzeczą. Ale to pamiętajcie tak samo właśnie też to, aby być ochrzczonym w Duchu Świętym, by modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Bóg Wam go da, tylko musicie się modlić o Niego cały czas, by dostać jakiś po prostu dar i Bóg to naprawdę Wam wszystko da i pomoże. Bo naprawdę Bóg widzi na serce. Niektórzy nie dostają tego Ducha Świętego takiego stricte dlatego, że Bóg naprawdę zna tę osobę i wie, że ta osoba po prostu no w tym momencie jest tak, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, brudna, nie brudna, nie wiem, po prostu jest w takim momencie, że chodź Melo, no chodź. Że po prostu jest w takim momencie, że nie jest na to gotowa, by przyjąć chrzest w Duchu Świętym. I na przykład tak jak ja mówiłam, miałam tak, że się modliłam o chrzest w Duchu Świętym i byłam wtedy z moją kuzynką, to ja wtedy zostałam ochrzczona, a nawet tego nie oczekiwałam, nie wiadomo jak, bo mówię, a to tam, co to tam jest, to bzdeta jakaś, to w ogóle do niczego niepotrzebne i takie tam rzeczy, ale kiedy dostaniesz tego Ducha Świętego, tak naprawdę zostaniesz ochrzczony, dostaniesz języki, czy coś innego od Pana Boga, bo Duch rozdziela tak, jak sam chce, powiem Wam, to później już nie ma gadania, co to jest, to takie łe i łe, takie jakie byle co. To jest takie połączenie, takie mega połączenie, takie przepieczętowanie po prostu Ciebie, żeby iść z Bogiem, żeby mieć z Nim taki kontakt bezpośredni, że to jest coś, czego się nie da opisać. Kiedy po prostu idziesz sobie przez życie, powiedzmy kilka dni i masz takie, wiecie, takie, po prostu sobie żyjesz, coś tam robisz i za jakiś czas robisz coś tam, powiedzmy, dobrze, ale Bóg coś Ci przypomni, coś Ci pokaże, coś Cię dotknie. Dlatego ja wierzę w to bardzo i wierzę i ufam, że Bóg ocknie po prostu każdego z nas na ostatni po prostu dzwonek, na ostatnią minutę. Czyli, że nas poinformuje teraz, to jest ten moment, za chwilę na przykład. Mniej więcej, wiecie o co mi chodzi, tak, że to jest, nie wiem, dzień wcześniej czy dwa, nie wiem. Po prostu wierzę w to bardzo i tego się trzymam, że tak Bóg naprawdę po prostu to zrobi, ale pamiętajcie, pilnujcie swojego zbawienia, pilnujcie, żeby Wam diabeł nie wykradł, bo tak jak to ktoś kiedyś powiedział do mnie, że miał taki sen, że on po prostu robił takie rzeczy, że to głowa mała i w ogóle takie rzeczy by nigdy nie robił, w sensie, wiecie, fizycznie tak jak teraz tu żyjemy, ale słuchajcie, to co my nie oddaliśmy Bogu teraz, to co jeszcze nas zniewala, jeżeli nie oddamy naprawdę, to powiem Wam, że później naprawdę będzie kaplica, bo te nasze, czasami tak się czujemy źle, nie? I uwierzcie mi, jak te demony tutaj spadną na tą ziemię, to naprawdę one będą działać i wejdą tak samo w te osoby, które nie mają zamkniętych furtek.
Dlatego tak bardzo trzeba pilnować siebie i po prostu i Ducha Świętego, i Słowa Bożego, by nie zatracić się w tym i po prostu by mimo wszystko nie pozwolić, by te nasze cielesne rzeczy nas zniewoliły, bo właśnie mówię, ten jeden tam pewne osoby miały takie sny, że właśnie one robiły coś, co nawet sobie nigdy by nie zdały sprawy. Słuchajcie, człowiek zdemonizowany nie wie, co robi. I on, jak tutaj mówię, zajdą te duchy, te ciemności, te wszystkie, jak nie zostaniemy pochwyceni, ci, którzy nie zostaną pochwyceni, mogą po prostu przyczynić się do tego, że będą po prostu zniewoleni, tak opętani, że normalnie, no, takie furtki sobie zostawili, że naprawdę będzie z nimi się działo mega, mega złe rzeczy. Dlatego mówię wam, pilnujmy się cały czas, jak mówię od początku tego kanału, pilnować się każdego dnia, pilnować się i czuwać. Pilnować się i czuwać, nie patrzeć na nikogo, tylko po prostu pilnować się i czuwać i słuchać ludzi, którzy naprawdę was ostrzegają. Ale co najbardziej mnie denerwuje, to tylko to jeszcze powiem wam, że cały czas ludzie tylko, tam jest taka dziewczyna, która cały czas tylko mówi o tym, że cały czas Bóg przyniesie zagładę, 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 zagładę. Nic chyba nie słyszałam ostatnio od niej, by powiedziała coś normalnego takiego, że Bóg jest miłością. Nie wiem, nie, bo ja nie oglądam je codziennie, ale no, zawsze te tytuły Bóg przyniesie gniew, gniew. I potem tak Bóg jest przedstawiany, że jest taki cały czas zły. No już po prostu słuchać się tego nie da. I ja dlatego wam mówię, że to co będzie, to my o tym wiemy, bo o tym mówi Biblia, że będzie to w Apokalipsie, że będzie źle. Ja myślę, że warto powiedzieć, że Bóg kocha też, zwłaszcza, że kocha i po prostu, że Bóg jest wspaniały, że daje łaskę. To wiem, że dużo ludzi bardziej przyciąga niż gniew i ta złość i ten po prostu, to już wiemy, że Bóg taki, że Bóg to, że to po prostu będzie, bo to będzie. A dla kogo? To będzie dla tych, którzy tu zostaną, dla po prostu, dla tych niewierzących, którzy nie chcieli uwierzyć. Ja wierzę, że i tak ludzie, którzy są zbawieni, a nie czekali, bo po prostu no, gdzieś byli zaślepieni, jeszcze tak trochę coś tam. Mimo wszystko uważam, że oni będą, zwłaszcza też chyba ci, którzy dopiero się nawrócą, będą uratowani, będą po prostu Bóg, będą niektórzy, będą przechodzić prześladowania, niektórzy, nie wszyscy. Uważam, że nie wszyscy. To jest takie, takie pierwsze tam, co napisane jest w Biblii, pierwsze 5 miesięcy będzie najgorsze. Tak? Bo tam wtedy wszyscy będą, wiecie, no, zabijani, nie tylko i w ogóle. Ale potem, czy to się tak samo nawrócą, już później będą jakoś tam po prostu, jakoś mimo wszystko funkcjonować. Bóg im pomoże, Bóg naprawdę pomoże. A tego to jest tylko, że Bóg zsyła gniew, już jest gotowy, zsyła gniew, jest gotowy i gotowy. I wiemy, że jest gotowy, no on już stoi, no i ile można to o tym mówić cały czas, że on jest gotowy i on po prostu zsyła ten gniew, no. No powiem wam, normalnie już myślałam wczoraj, że normalnie, ja nie wiem, no wyjdę po prostu z siebie, stanę obok. Bóg po prostu jest, nas kocha i mówmy tak samo o tym, co u nas się dzieje dobrego, nie non stop, tylko złego. Że ja jestem taki, taki, źle mi, to mi, tamto. Nie, mów więcej błogosławieństwa, co z twojego języka wychodzi, jak mówi Pismo, to błogosławieństwo czy przekleństwo. Więc jeżeli mówisz coś dobrego, to też samo też to dobre będzie przychodziło, jak non stop, tak samo będzie narzekanie i cały czas tylko marudzenie, to się nie dziwić, że po prostu nic się po prostu później nie zmienia. Takie tylko przemyślenia moje, słuchajcie, jak zwykle z rana oczywiście, bo normalnie fajnie tam ten sen, to samo to jakby nas dotyka, mam pilnować się i w ogóle, ale też pokazuje mi, widzicie, że po prostu, no ja tak samo zawsze widzę też takie poboczne rzeczy, bo ja już wiem, że pochwycenie będzie. I ja to wiem i ja już na to czekam. I po prostu czekam i mówię dalej swoim ludziom tutaj o tym, swoim ludziom, źle powiedziałam, wam po prostu mówię, ludziom, którzy po prostu Bóg mi daje, takim sensie swoim ludziom mówię, których mi po prostu daje, którym po prostu wie, że jeszcze mają czas, że jeszcze mogą się zmienić, że jeszcze mogą się nawrócić, dlatego nawracajcie się, pokutujcie ze swoich grzechów, ale Boga chwalcie i oddajcie Mu też chwałę i cieszcie się tym, co macie, że każdy dzień, bo łaska na dzisiaj jeszcze jest dana. Mamy tą łaskę, mamy co jeść, mamy gdzie spać, mamy. Bóg przygotuje Ci każdy dzień, tylko zaufaj Mu. Więc tyle na dziś. A drugi filmik będzie później, bo już gotowy jest tak samo z wczoraj. Też bardzo fajne, ciekawe, obejrzyjcie sobie naprawdę, bo mówię wam, co ja się tutaj dowiaduję, jakie rzeczy to jest naprawdę. A nie, co wczoraj się dowiedziałam, nie znasz Biblii w ogóle.
Czasami, słuchajcie, ja mówię wam wersety, które po prostu mówię nie do końca całe, po prostu, bo ja je i tak znam. Ja i tak po prostu je znam. Ale czasami tylko mówię w sensie takim, przypominam wersety, które po prostu są do danej sytuacji, bo wiadomo, mogę wam teraz, słuchajcie, mówić całą Biblię wersetami. Ale i tak nie znam całej Biblii wersetami, bo nie pamiętam, co jest Izajasza 53, drugi rozdział, drugi werset. Jak ty pamiętasz, no to chwała Panu Bogu za to i naprawdę szacun, że pamiętasz wszystkie wersety, bo ja nie pamiętam wszystkich wersetów. Co, gdzie jest, w jakim miejscu. To jest totalna katastrofa, jak ktoś taki tutaj jest. Dla mnie to jest taki faryzeusz, wiecie? Ktoś, kto po prostu tylko bije Biblią po głowie. A taki werset, a taki. Ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, że możesz znać nawet całe wersety, nawet całą Biblię na pamięć się nauczyć. A jeżeli to w twoim życiu nie będzie, że nie będziesz pokutował, że nie będziesz dawał miłości, nie będzie to widać po twoich owocach, to na nic ci to. Tak właśnie wychodzili, tak się zachowywali faryzeusze, którzy znali całe Pismo Święte. A kazali Jezusowi właśnie to, co jest fajne, powiedziała ta moja koleżanka, też powiedziała. Oni każą Jezusowi czy modlić się, czy mieć szabat w ten dzień. Oni kazali to robić, to, bo tak nakazywało prawo. A to Jezus jest tym prawem. Więc dlatego jak ktoś ci mówi, że coś masz robić, masz się modlić czy nie modlić, cokolwiek innego robić, to on ci tak samo zachowuje się jak faryzeusz. To jest dla mnie taki mocny, fajny obraz, słuchajcie. Także nie dajmy się temu. Nie dajmy się temu. Dalej po prostu w miłości Bożej. Okej, to jest twoje zdanie, dobrze. Pomyślę, przemodlę, może masz rację, może nie. Ale i tak będę robiła tak, jak Bóg pokazuje mi po prostu, bo Duch Święty... Gdy słyszałam takie proroctwo do mnie, które taki to właśnie u nas taki fajny właśnie prorok powiedział, że Duch Święty nie jest szablonowy. On działa jak chce. On działa jak chce. A ludzie mają swoje schematy i ich się trzymają, tylko bo są najważniejsze w ich mniemaniu. Bo tak jest zrobione, bo tak jest pisane. Ale Duch Święty w każdym momencie zrobi, jak będzie nawet chciał. Oczywiście nie odbiegając, nie wiadomo, jak Pisa Świętego, ale w tym momencie na przykład będzie coś takiego fajnego, że po prostu Bóg to po prostu wykorzysta. I On to robi po to, żeby wykorzystać po prostu Ciebie, żebyś mógł coś zrobić. Ale ludzie nie. To jest nieszablonowe. Wtedy się właśnie wchodzi właśnie w liberalizm, czyli w coś, co po prostu jest bez Ducha Świętego, czyli jest po prostu to śmierć. Mela, co jesz? I to po prostu, słuchajcie, jest niedobre. To jest po prostu koszmar. Także dobra, kończę takie moje krótkie przemyślenia. Czy oczekujmy cały czas, żeby nie było, że was zniechęcam do pochwycenia, oczekiwania, ale po prostu wiem, mówię wam tylko o tym, co przeżywam ja, bo jestem tylko człowiekiem, dlatego pilnujmy własnego zbawienia, własnej duszy, ducha i waszego ciała, bo to wszystko trzeba pilnować na wodzy. Myla, co ty jesz tam? Zostaw. I co? No i po prostu... Oczekujcie, czytajcie Słowo Boże i widzimy się w powietrzu, nawet w każdej chwili, naprawdę w każdej chwili. Był ogólnie taki dzień jak teraz, taki właśnie za chmurami był taki dzień, jak ja miałam taki sen. Także niech Bóg robi co chce. Z Bogiem.